Siemanko widzowie, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Runeterry na moim kanale. Moi drodzy, wiem, że pojawiły się informacje na temat nowego patcha, tylko problem jest taki, że nie pojawiły się jeszcze na oficjalnej stronie Runeterry, bo pojawiły się one na Reddicie, więc kiedy Riot, powiedzmy, zaktualizuje informacje na własnej stronie, opublikuję je, to ja oczywiście opublikuję też film z tymi zmianami, co o nich myślę, co uważam, bo tak się składa, że ścieżka bohaterów dostaje tak, no nie chcę powiedzieć niezłego kopa, ale jest kilka faktycznie takich zmian, które są warte waszej uwagi. Dzisiaj, skoro już jesteśmy przy ścieżce, kontynuujemy naszą wesołą przygodę z Nidalee. Nidalee, jak wiecie, mamy wyzwanie od zera do bohatera. Nidalee, Heraliu. Tutaj Nidalee jest Shurimą. Zastanawiam się, kto jest potrzebny mi do Shurimy na Aureliona. Aha. No to już wiemy, jakiego bohatera trzeba będzie wybrać potem na kolejne wyzwanie. Dzisiaj, jeżeli zobaczymy, jak to czasowo wyjdzie, oczywiście ja idę po kolei, tak jak zawsze. Jeżeli starczy czasu, tak, bo nie wiem, ile zajmie nam ten bohater, tutaj Wiktorek na samym końcu, no to moi drodzy, 30 minut to już będzie za dużo, nie? Bardzo fajne, bardzo fajne, bardzo fajne. Dlaczego bardzo fajne? Bo akurat brakuje nam często jednego punkta. Wiem co mówię, także jestem happy. Naprawdę wszystkie moce... Aj, karamba, Nidalee. Zastanawiam się, jak tutaj jeszcze to ugrać, żeby wygrać. Ale to jest chyba najlepsze. Dwa najlepsze statystyki. Nidalee ma awans. Nie wiem, co jest grane, naprawdę nie mam pojęcia, jak to przeszło, no ale skoro przeszło, no to ich sprawa. Ale mnie ograł. Ale mnie prawie ograł tym blokiem. O kurde. Bo ja jeszcze, byłem greedy, tak? Ja byłem greedy, bo zobaczcie, ja tutaj jeszcze mam kartę, tak? Ale, no ale w sumie zerówka też była. Ale gdyby miał kartę za zero, wtedy zagrać jeszcze w kraba. No, coś tam by weszło, Fajnie, mnie tutaj prawie ograł tym blokiem. W takim sensie, że musiałbym czekać do następnej rundy przy dobrych wiatrach, ale to takich najlepszych wiatrach. Oj. O! Piękna sprawa. Lepsze combo. Bo ja te wspierający, powiem wam szczerze, że mam pewien problem z tymi bohaterami. Bo ja tutaj nie czuję nic dobrego. Nie mamy chyba tyle spojrzenia w przyszłość. Tutaj buffy będą działać scale na 100%. I raczej przedmiot z bohaterami. Raczej przedmioty dla bohatera będą idealne, Nidalee. Bardzo lubię ten art, bardzo ładny jest, bardzo ładna kobiecina. Tutaj trójkę wyszła. Dobra, Nidalee wiadomo, o co biega. No dobra, no to mamy malutki pierwszy problem. Oczywiście combo mamy, no mamy jakieś tam combo. Oby nie... Okej. Nie zrobiłem jedynki, to prawda. Ale z drugiej strony mamy taki bardzo ładny atak, więc jestem happy. Szkoda oczywiście. Zwiat bardzo dobrze działa z jedynką, jakby coś. O, ale kolego... Wow. Tutaj tak jest bezśmiertność, więc nie opłaca się. Unlucky, tak zwane unlucky. 3-2? A, bo Nexus. O, ciekawe. To nie koniec, bo chyba jeszcze jedno. O, no ciekawe. 3 razy znaleziska. Wow. A co ty powiesz, kolego, na to? Uuuu! Zwana nieuchwytność. Piękna sprawa. Kale ładnie stakuje, jak widzicie. Trochę kart potracę. No, ale trudno. Dwa punkty to niespecjalnie dużo. Pewnie zmierzenie znajdzie życie. Irytujące doprawdy, że nie mam karty. Trzeba się pozbyć tej karty. Tylko nie mam jak to zagrać, żeby to idealne tempo mieć. Czyli muszę niestety oberwać w Nexus. I Hira prawie gra wygrywa. Nie mam hamulca. 10 punktów obrażeń. To jest dużo. Myślę, że poświęcę, żeby tyle nie obrywać w Nexus. Nie wiem, czy Mihira... No Mihira może być skontrowana i to jest ten problem. Tylko, że to jest piątka i robimy teraz tak. Robimy teraz tak. Robimy teraz tak, bo ta zamianka była na wagę złota. Tak myślałem, że Mihira będzie dobra, bo ona jest droga po prostu. I mimo, że ma statystyki 1-1, bardzo łatwo możemy przemienić, prawda? W lepszą kartę. Więc to jest naprawdę super. Do dzisiaj ubolewam nad tym, że Nora nie jest tak fajnie zrobiona jak Nidalee. Ale co? Poro za jeden. No ten awans będzie szybki w sumie. Jakiś tam keyword może wpadnie faktycznie. No ta zuchwałość zawsze może być przydatna. Idziemy na parosy. No z tymi losowymi keywordami no to zawsze jest sprawa niebezpieczna, bo... Jedna dobra nieuchwytność i wygrywa gry. Jedynka zawsze jest ok na start. Zwłaszcza, że ma dodatkowego buffa. Mamy statystyki 3-3, zobaczymy co zagra przeciwnik. Pięknie. Nie opłaca się blokować, to be honest. W następnej rundzie będzie combo, więc zagramy pod combo. Bez jedynki co prawda, ale trudno. Lepiej. 16 punktów obrażeń. Zrobił niestety dobry blok. Na pewno przeszkadza mi to, że tutaj cały czas mu nieuchwytność wypada, ale też mamy combo dobre. Nie zabijamy. Co mogę powiedzieć? Szybko się uczę. Kurde. Mocny. Naprawdę mocny. Tylko winni muszą się nie bać. Uratuję tę kartę. Wow. Wybawienie! Zwiąż ich mocno. 12 awans? Tak, tak, tak myślałem, że Kelly zacznie działać. Ale powiem wam szczerze, że to chyba pierwsza ścieżka, na której straciłem tak dużo punktów zdrowia. W sensie ja mogłem to wszystko poblokować, no nie powiem, że nie, no mogłem poblokować, ale ja lubię też zagrać w miarę bezpiecznie. Pytanie, kogo mamy na środku? Bo ten boss, który tutaj jest, faktycznie może nam troszeczkę przeszkodzić po drodze. A nie wiem, kim on jest. To jest bardzo dobre dla nas. Oj, Azir z piaskowymi. Potrafi być silny. To jestem greedy na moc. To jest niezłe. Dobra, zrobię tak. To jest naprawdę niezłe. No to jest też bardzo dobre, uwierzcie mi. Wastający czasem jest przydatny. Więc zagramy w ten sposób. Uuu. Azir jest mocny. Azir jest mocny. Jeżeli uda się zabić Azira, wszystko będzie git. Nie wiem, czy też zwróciliście uwagę, ale w ogóle nie mogę trafić Nidalee. Nidalee, która jest no, mocna. Okej, czyli może być pierwsza porażka. Może być faktycznie pierwsza porażka, ale nie przegrywamy dlatego, że jesteśmy słabi. Przegrywamy dlatego, że nie mamy za bardzo jak grać. To jest dobry bloker. To jest dobry bloker. Zaufajcie mi, to jest naprawdę dobry bloker teraz. Patrz naszymi oczami. Niedopuszczalne. Cholipka. Nie spodziewałem się, że ma jeszcze kartę za jeden. Rozkaz Azira. Zdecydowanie nie. Ja, przegraliśmy tym combo. Miał jedynkę. Ja tak właśnie patrzyłem i myślałem sobie, dobra, wszystko będzie ok. On nie znajdzie karty do bloku. O, ale niespodzianka. Wygramy dalej bez Nidalee. W tym momencie możemy grę przegrać. Czy oni zostawiałem keywordy? O, ale zmisowałem. Okej, no nie wiem, ubzdurałem sobie, że zostają keywordy. Tutaj był Faron do wzięcia, Faron wygrywa. Nie mam uderzenia za 3, to jest koniec. Niech zapamiętają me imię w chwale. Twoja legenda nie zostanie zapomniana. Nie znalazłem też Nidalee. Nie mam kradzież życia. No i on open atakuje i nie mogę z tym nic zrobić. Słuchajcie, no szkoda. Nie kupiłem leczenia. Nie znalazłem Nidalee. Furia też niezbyt tutaj siadła. No i pierwsza, słuchajcie, porażka. Pierwsza porażka Nidalee. Mamy tylko jeden token. Mam 15 punktów zdrowia. Jeżeli nie znajdę Nidalee, to przegraliśmy grę. Bardzo dobrą mamy moc, jeżeli chodzi o kryształ, ale... No co? Dobra, ręka tymczasem 100 razy lepsza niż ostatnio. Całe szczęście. Aha, wiem o co biega. Ludzie umierają, a Shurima trwa dalej. Muszę się skupić. Naprawdę muszę się skupić. Ta karta ładnie stakuje, ale jest spóźniona. Nienawistni obcy znajdą miejsca w mojej dżungli! Wypatroszę ich! To będzie łatwa zdobyć. Wygraliśmy. Okej. No, Nidalee. Pamiętacie, co mówiłem a propos porażki? Nie, zabrakło nam Nidalee. I teraz już ta Nidalee się faktycznie pojawiła. No to też pojawiło się zwycięstwo, co mnie bardzo cieszy. Aczkolwiek, no jestem troszeczkę... zaskoczony tym, że przegraliśmy. Z tym atakiem to nigdy nie wiadomo. Lepiej nie ryzykować. No, tutaj... Okej. Nie wiem, czy chcę tutaj tym razem bajerować. To może się przydać. To może się naprawdę przydać. Tu mamy złotą skrzynię, skrzynia zaklęcia, tu mamy moc. Co my tu mamy? Dobra, zaryzykuję. Zaryzykuję. Wiecie, zaciemnienie od dzisiaj. Lubię ryzykować, lubię grać agresywnie. Spróbujmy odlewnie. Bardzo ładny artefakt drogą. Taki trochę cyberpunkowy. Okej, no to tak. Pierwsza sprawa już jest piękna. Mamy bardzo ważne, istotne karty w ręce już na start. Tak zwana Nidalee. Plus mamy combo jeszcze z tym kolegą, więc jest jeszcze lepiej. Najpierw zagrajmy pod baita. Szkoda byłoby tracić Nidalee. Ja tu tylko stoję! Nie wierz się tak! Cztery. Ciekawe to było. Jeden. Trzy. A w sumie dobrze, bo jakby zagrał znowu coś takiego w następnej rundzie, to lepiej, żeby coś takiego zrobić, nie? To wiecie, jaki jest problem? Nidalee możemy stracić. No zobaczymy. Mamy też combo z ogromnym. Dobra, mamy dwie Nidalee, to tutaj nic nam raczej nie przeszkodzi. Nie, no nie może tak ryzykować, trzeba zagrać powoli. No właśnie, tego się spodziewałem, tylko że spodziewałem się, że zagra pod Nidalee. W sumie jeszcze będzie mógł zagrać pod Nidalee. Czemu jakbym wsadził Nidalee, to nie byłoby źle. Bo bym combo zrobił. Wydaje mi się, że w tym wypadku winable, bo jeszcze mamy, pamiętajcie, książkę, nie? I gdyby nie ta książka, to prawdopodobnie zagrałbym inaczej. Ale że mamy tę książkę, no to wybór jest prosty. No właśnie. Czy ty możesz zamienić się w stronnika? A jak zrobię taką sztuczkę? No, zjadam go na śniadanie. No aczkolwiek, kurczę, już znalazł dwójkę. Nie dam rady trójki zagrać. Znam tę ulicę jak własną kieszeń! O! Wróć mojemu stadu, a zginiesz od moich pazurów! I'm strong. To nasza droga. Ta furia nawet zadziałała. Okej. No z tym nie ograł, ale trudno było to ograć. O, jeszcze ten zmiat. Ale jaja. No i czyżby to był koniec? Specjalne zasady nie były w stanie nas pokonać. Ale aż jedna z pokonał. No a też weźmy to pod uwagę, że ja popełniłem błąd, że jednak nie poszedłem tam w leczenie. Trochę szkoda mi, tak, że odpadliśmy. Gdyby nie token, tak, no ale Liczę, że to była porażka, ale porażka jak najbardziej z mojej strony. Może się przydać. Może się przydać, why not? Zastanawiam się, czy tylko nie chcę iść do sklepu i wydłużyć ścieżkę i wtedy zrobić jeden odcinek. Chronostrz. To może być dobre. To 1-1. Tutaj wieżyczki, tutaj to. No bo mamy 830 zł. No a wydłużmy sobie ten odcinek, bo widzę, że odcinek i tak jest ogólnie długi. O, bariera, fajne, pierwszy raz to widzę, to be honest. Nie wiem, czy reputację mi się uda zagrać, ale zobaczmy. Leczenie, którego nie mam w swoim deku. A czy tu przypadkiem nie będzie jeszcze jeden sklep? No będzie, ale tu mamy przedmiot dla bohatera. Dobra, czyli olejmy sklep i po prostu pójdziemy tak. Kupię to. To jest jedyne leczenie, które mogę mieć. I pójdziemy tutaj. I zrobimy tak. Lubię tę kartę, aczkolwiek uważam, że powinna zostać zmieniona na PvP. To jest dobra karta później. To jest do bana. Mamy bardzo dobry start z Nidalee. Trzeba tylko jej pilnować. Dalej mamy trójkę. To tutaj tych przemian mamy sporo. Szkoda, że nie mam artylerii 2-4. No nie można mieć wszystkiego, jak nie mam. Chciałem zablokować. Naprawdę chciałem zablokować ten strzał. Wiedza to bogactwo, a ja jestem nadzieją. Okej. Bardzo rzadko spotykana karta. W sumie ona byłaby bardzo dobra pod zjawy. No to jest stuprocentowa zamianka, przemianka, więc... Niepotrzebnie, bo jest zwiat. Stun. Pięknie. Pięknie to wygląda. No wątpię, że ja to przegram. Naprawdę wątpię, że ja to przegram, bo jestem na teraz już na takie mam tempo, takie mam tutaj zagranie, że te karty też się pięknie przemieniają. Niebawem będzie szóstka, więc jeszcze jakbym chciał, mogę przywrócić sobie hapeki. Mocny stół, wszystko tutaj ładnie działa. 6-8. Bardzo mocna piątka. No ale on i tak w następnej grze to już jest koniec. Nie mamy grabieży, co prawda, ale tutaj nikogo to nie obchodzi. Chodzi o to, że ta karta kosztuje 5, może ją zamienić, zaraz będzie druga. O kurde. To było ciekawe combo. Swoją drogą też bardzo rzadko spotykana karta, niegrywalna za bardzo, bo Syrena dobiera MF-kę, która kosztuje 3 punkty. Którą i tak trzeba, że tak powiem, wyfarmić na stole, żeby ona miała awans. Także no nie wiem, nie jestem fanem. Wydaje mi się, że współcześnie ta karta się nie nadaje. Potrzebuję jedynki, żeby mieć karty z Nidalee combo. To może się przydać, aczkolwiek żadna z tych kart nie jest dobra. Kelp Odporo to jeszcze tam mogłoby, powiedzmy, tam coś robić, ale... Wypadałoby wyciąć te karty, bo ona mi blokuje miejsce. Jestem tylko pierwszy. A! No tak, przypomniałem sobie coś. Wiktor na tym elo dostaje najlepsze keywordy. Teraz sobie o tym przypomniałem. Nie mamy Nidalee. To jest pierwszy poważny problem. Unlucky, tak zwane unlucky. Złamali mi rękę, więc mam nową. Chyba ogram. Co jest grane, ty? Co jest? Ale pierwszy raz widzę takie skomplikowane w miarę combo, nie? O kurde, to było fajne. Fajne są te arty. Kiedyś były zdecydowanie lepsze. No nie wiem, dlaczego tak zagrywasz. Teraz Wiktor się pojawi na 100%. My robimy combo. Robimy kolejne combo. Ile ty kosztujesz? 5. Dobra, jedziemy. Bardzo słabe karty dostałem. Okej, no to zobaczcie, jaka jest różnica pomiędzy Azirem a Wiktorem. Nie? Zobaczcie, jaka jest różnica pomiędzy Azirem a Wiktorem. Moi drodzy, widzę, że 25 minut na liczniku to jest w porządku. Zwłaszcza, że dzisiaj było naprawdę, nie chcę powiedzieć, że ciężko, ale dzisiaj po raz pierwszy dostałem naprawdę bęcki. Nie, no ten Azir po drodze mnie zaskoczył. Zrobił to combo z jedynką, darmowym atakiem. To tak naprawdę nas, że tak powiem, pogrzebało. No ale jest pierwsza porażka. Jest pierwsza porażka na koncie, także cóż, jest jak jest. Zobaczymy, jak będzie następnym razem, bo zmierzymy się na Drevena, który też czasami potrafi dokopać. Tyle ode mnie. Trzymajcie się, do następnego.